Dobry wieczór. W imieniu Stowarzyszenia Promocji Zdrowego Stylu Życia Sięgnij po Zdrowie witam Państwa na serii wykładów doktora Horsta Millera, współorganizatorem spotkań z Zbór Kościoła Adwentystów w Poznaniu. Temat całej serii to prawa życia, skąd się biorą choroby. Wczoraj mówiliśmy o zrozumieniu praw przyrody jako podstawie wszelkiej nauki. Dzisiaj tytuł tego wykładu to Natura człowieka, wpływ na przyczyny chorób, a jutro podświadomość i jej wpływ na zdrowie psychofizyczne. Tak jak wczoraj już wspominałem, doktor nauk medycznych Horst Miller jest otolaryngologiem. Urodził się w Rumunii, a medycynę studiował na Uniwersytecie we Freiburgu w Niemczech. I w 2004 roku otworzył prywatną praktykę Weinheim w Niemczech, aby pomagać ludziom, wykorzystując medycynę naturalną. W ciągu ostatnich 17 lat dr Miller dogłębnie badał związek między umysłem a ciałem, zwracając uwagę na wpływ myśli na zdrowie. Wielokrotnie był świadkiem, jak zdrowie przywracane było dzięki zastosowaniu jego podejścia w leczeniu chorób. Te odkrycia dały mu wiele okazji do przemawiania na całym świecie. Taka ciekawostka. Ma 6 adoptowanych dzieci, które są rodzeństwem. Ale jeśli będą mieli Państwo pytania, proszę zadawać je na czacie na YouTubie. Oczywiście nie obiecujemy, że odpowiemy na wszystkie, ale będziemy starać się wszystkie uwzględnić. Jeżeli nie dzisiaj, to chociaż w jutrzejszym wykładzie. Tłumaczył będzie Łukasz Muzyka, a więc powodzenia. Herzlich willkommen, Dr. Miller, the floor is yours. So I'm happy that we can continue our study that we started last night. Cieszę się, że możemy kontynuować nasze studium, które rozpoczęliśmy wczoraj. And we will go into the subject today about the nature of man and its implication in finding the cause of disease. Przejdziemy dzisiaj do tematu związanego z naturą człowieka i tak jakby tego, skąd się bierze choroba. We have asked last night the question, where is disease coming from? Zadaliśmy pytanie wczoraj, skąd biorą się choroby? Can we say for sure we know where disease is coming from? Czy możemy powiedzieć z pewnością, skąd one się biorą? No matter what the symptom is. Bez względu na to, jakie są symptomy. So this is very important that we understand. To jest bardzo istotna rzecz, aby ją zrozumieć. So that the things will, that we can have a good understanding. Abyśmy mieli dobre zrozumienie. Just a second, I have. Przepraszamy, za chwilę krótka przerwa techniczna. Za chwilę będziemy, mamy nadzieję, będziemy mogli dalej kontynuować wykład. Takie to są sytuacje, jak tak na żywo mamy program, ale mamy nadzieję, że już wszystko w porządku. So, sorry. Przepraszam. I had a technical problem and I needed to do that. If not, I would have remained without power. Miałem techniczny problem, musiałem go rozwiązać, inaczej nie miałbym prądu. And so I thought I interrupt now at the beginning and not later on when I have no electricity anymore. Więc postanowiłem zrobić tą przerwę teraz, a nie później, kiedy prąd mi się skończył. We'll start again. Rozpocznijmy jeszcze raz. With the question, where is disease coming from? Pytaniem, skąd bierze się choroba? Can we know for sure? Czy możemy wiedzieć z pewnością? Yes, we can know for sure. Then, when we know the nature, when we know the laws that are existing in nature.
Tak, możemy wiedzieć z pewnością, jeżeli rozumiemy naturę i prawa, które w niej funkcjonują. When we know the human being, kiedy znamy człowieka and the needs that humans have. I potrzeby, które ludzie mają. And we started last night and we explained that there are two kinds of needs that we have in order to function correctly. I rozpoczęliśmy wczoraj mówiąc, że są dwa rodzaje potrzeb, które istnieją, abyśmy mogli poprawnie funkcjonować. And we saw first the law of the universe. Na początku mówiliśmy o prawie wszechświata. Everything is based on one basic law. Wszystko jest oparte na jednym podstawowym prawie. That nothing can exist or function by itself. Że nic nie może istnieć lub funkcjonować samo z siebie. And nothing can do anything for itself. I nic nie może zrobić cokolwiek dla siebie. It's very important to understand that everything we do is a channel. I musimy, to jest bardzo ważne, aby to zrozumieć, że wszystko, co robimy, to jest jak kanał. So we need from one side to take. Więc musimy brać z jednej strony. And from the other side to give. I przekazywać na drugą stronę. A few years ago I had a patient who had depression. Kilka lat temu miałem pacjenta, który miał depresję. She was 29 years old and her husband left her after 11 years of marriage. Ta kobieta miała 35 lat i jej mąż opuścił ją po 11 latach małżeństwa. And they had a how long was she? She was 29 and 11 years of marriage. Okay, czyli miała 29 lat, 11 lat małżeństwa. And she had a little girl. I miała małą córeczkę. And her husband left her for another woman. I jej mąż zostawił dla innej kobiety. And after he left her, she fell into deep depression. I kiedy ją zostawił, ona wpadła w bardzo głęboką depresję. The people around her thought that she would pass away, she would die from the depression. Ludzie dookoła niej myśleli, że ona przez tą depresję odejdzie. And as we have learned last night, every disease must come because the basic law somehow is broken. I tak jak dowiedzieliśmy się wczoraj, każda choroba przychodzi dlatego, że to podstawowe prawo zostało złamane. So she came to my meetings and to counsel. Więc przyszła na moje spotkania i na konsultacje. She's also a physician. I jest ona również lekarzem sama. She understood what's wrong. Ona rozumiała, co jest nie tak. And came very fast out of her depression. I bardzo szybko wyszła z depresji. But about 3 months later, she calls me and says, I cannot stop weeping. I 3 miesiące później ona zadzwoniła do mnie i powiedziała, że nie może przestać płakać. And she told me what happened. She just met her husband in the city. Powiedziałem, co się stało. Spotkała swojego męża w mieście. And while she met him together with his girlfriend. I kiedy spotkała go razem z jego dziewczyną. He told his girlfriend that this is my former wife. I on powiedział swojej dziewczynie, przedstawił ją jako swoją byłą żonę. They were not even divorced and he already said to his girlfriend, this is my former wife. Oni nie mieli jeszcze rozwodu, a on już przedstawił ją jako swoją byłą żonę. When she heard that, it was so hurting to her feelings so that she started weeping and couldn't stop. Kiedy to usłyszała, to tak bardzo dotknęło jej i uczucia, że rozpłakała się i nie mogła przestać płakać. Now, do we have a solution for this? Czy mamy na to jakieś rozwiązanie? Do I know why she must weep when she hears such a thing? Czy możemy wiedzieć, dlaczego ona musi płakać, kiedy słyszy tak przykre rzeczy? And so I asked her to make her aware of her way of thinking. Więc zapytałem ją, aby uświadomić jej sposób myślenia. Because only with our thoughts we can understand what's going on in our lives.
ponieważ jedynie naszymi myślami możemy zrozumieć to, co się dzieje w naszym życiu. And evidently her thoughts were wrong, that's why she had to weep. I ewidentnie jej myśli były złe, dlatego płakała. And so I wanted to show her where her thoughts were the wrong way. Więc chciałem jej pokazać, w którym miejscu jej myśli zaczęły błądzić. And you can be clear, it's always among these two sentences that our thoughts are wrong. I możemy być pewni, że te dwa zdania mówią o tym, jak myśli błądzą. Because there is nothing more basic than this law. Ponieważ nic nie może być bardziej podstawowe jak to właśnie prawo. That governs every element in the whole universe. Która zarządza każdą rzeczą we wszechświecie. So I said to her, these 11 years, with how much love did you love your husband? Więc zapytałem ją, przez te 11 lat, jaką ilością miłości kochałaś swojego męża? And as women always love, she said, I gave him all love. I to, jak kobiety zazwyczaj mówią w tej sytuacji, mówią, dałam mu całą moją miłość. See, with women it's like everything or nothing. Dla kobiet to jest wszystko albo nic. So I asked her then, how did you feel when you gave all your love? Więc zapytałem jej, jak czułaś się, kiedy oddałaś całą swoją miłość? Now everyone who loves never has depression or must weep. Bo przecież każdy, kto kocha, nie ma depresji i nie płacze. When the other leaves him. I kiedy druga strona opuszcza je. So she said, I felt good. Mówiła, czułam się bardzo dobrze. You feel good when you love. Czujesz się dobrze, kiedy kochasz. But then I asked her the question, how much love did you give from yourself? Więc zadałem jej kolejne pytanie. Jak dużo miłości dałaś sama od siebie? So a channel can give how much love from himself? Pytam, i kanał, jak on dużo może dać miłości sam z siebie? And she knows, knowing the law, she said nothing. A ona, znając prawo, powiedziała nic. Because she had to take that love from somewhere and give it to him through the channel. Ponieważ wiedziała, że musiała wziąć tę miłość z innego miejsca i dać ją swojemu mężowi przez ten kanał. And in a moment that she said nothing, i w chwili, gdy powiedziała w ogóle, I said to her, then you can stop weeping. Powiedziałem do niej, więc możesz teraz przestać płakać. And tomorrow night, as we will see how the subconscious works, we will see exactly how the thought is going there and makes us to lose control of ourselves. I jutro, kiedy zobaczymy, jak działa podświadomość, będziemy mogli zrozumieć, jak to ma wpływ na to, jak my możemy stracić kontrolę. So we'll see in this study, going deeper and deeper, that's always the breaking of this basic law that brings us into trouble. Więc zobaczymy, jak na kolejnym wykładzie, jak łamanie tej podstawowego prawa wciąga nas w kłopoty. And this is so nice because you can go on a basic level and always easily find out what's wrong. I to jest bardzo dobre, dlatego że zawsze można zobaczyć na tym podstawowym poziomie, co działa nie tak. Because every issue is about the basic law. Ponieważ każdy problem sprowadza się do podstawowego prawa. So, because everything works as a channel, it must have an entrance and exit. Ponieważ wszystko działa jako kanał, więc ma wejście i wyjście. It must have a cause and an effect. Wszystko ma swoją przyczynę i skutek. And everything works in a circuit. I wszystko funkcjonuje w cyklu. So that's the law. To jest prawo. And now we want to ask ourselves, a teraz chcemy się zapytać, the nature of man. Jaka jest natura człowieka? So we saw that we have a brain. A więc rozmawialiśmy o tym, że mamy mózg, which has two sides, two cortexes, który ma dwie strony, dwie kory mózgowe. And
in the cortex we have the nervous the neurons. I w korze mózgowej mamy neurony, komórki neuronowe. And the whole physical body is in the two cortexes. I całe fizyczne ciało jest w tych dwóch półkulach. And all the cables go into the body. I wszystkie te przewody idą do ciała. And in the center of the brain, we have this limbic system. A w centrum mózgu mamy układ limbiczny. And from there then the nervous cell go into switching sites and go into the whole body. A z niego wychodzą komórki nerwowe, które rozchodzą się po całym ciele. We have seen last night that the cortex works with electricity. Widzieliśmy wczoraj, że kora mózgowa działa z elektrycznością. The nervous impulse goes electrical down into the body. I impulsy elektryczne przemieszczają się od mózgu do ciała. And from the body comes the feedback from the limbic system through chemistry that gives us our feelings and emotions. A od ciała przez układ limbiczny jest odpowiedź ciała w postaci chemicznej, która odpowiada za nasze uczucia i doznania. And now we saw last night that the thoughts are very important. It's the most things we do is thinking. A wczoraj też dowiedzieliśmy się, że nasze myśli są bardzo ważne, bo to jest coś, co robimy przez większą część czasu. And we need to know where is their origin. I musimy dowiedzieć się, co jest ich źródłem. Does the thoughts come from the limbic system? Czy myśli pochodzą z układu limbicznego? From the amygdala? From the amygdala, that's a part of the limbic system. Z części układu limbicznego, z jego anatomicznej części. Or from the cortex? Czy też z kory mózgowej? Or outside the cortex? Czy też z zewnątrz kory mózgowej? Where do thoughts come from? Skąd biorą się myśli? And I want to invite you that we should go and study to see, to know for sure where the origin of thoughts are coming from. I chciałbym zaprosić was do studiowania tego, co jest źródłem myśli. And we have to do this by seeing what are the abilities of chemistry according to the basic law. I aby to zrobić, musimy dowiedzieć się, jakie są możliwości chemii zgodnie z podstawowym prawem. So we have here the chemical of what our world is composed of. Więc mamy tutaj wypisane związki chemii, znaczy atomy, and pierwiastki, z których stworzony jest cały świat. And we need to ask ourselves, what are the abilities of chemistry? I musimy zadać sobie pytanie, jakie są możliwości chemii. So chemical reactions. Więc reakcje chemiczne can occur only depending on outside factors. Mogą wystąpić jedynie w oparciu o zewnętrzne czynniki. That means chemistry always reacts. To oznacza, że chemia zawsze jedynie odpowiada. So there is no action in chemistry, it's only a reaction. Więc nie ma akcji w chemii, jest tylko reakcja. So the chemical reactions can only proceed as intended, designed. That they can only happen as they were made to happen because the necessary prerequisites for reaction are always predetermined. Mogą przebiegać tylko zgodnie z przeznaczeniem, z tym, jak zostały zaprojektowane, ponieważ niezbędne warunki wstępnej reakcji są zawsze z góry określone. With other words, a reaction can only happen as it is, it has to happen, it cannot go another way. Innymi słowy, reakcja może przebiegnąć jedynie w sposób, w jaki musi przebiegnąć, a nie w żaden inny sposób. It's determined by the law. Jest opisana, jest zgodna z prawem. And yes, chemistry can absorb, store and share energy and information.
I tak chemia może zaobserwować, przekazać i magazynować energię. One good example of how chemistry works is the computer or our phones. I jednym z przykładów tego, jak działa chemia, są nasze komputery albo nasze telefony. So it's a computer. Ten telefon to komputer. How many thoughts are in a phone? Jak dużo myśli jest w komputerze czy w telefonie? There is no thoughts. This instrument cannot think. Ten instrument nie może myśleć. Because it's pure chemistry. Bo to czysta chemia. Yes, it functions electrical and chemical. Tak, działa chemicznie i elektrycznie. We have software and hardware. Mamy software, oprogramowanie i hardware, czyli to fizyczne. So we have two elements. Więc mamy dwa elementy. In order to function. Aby to mogło działać. Like we know according to the law. Zgodnie z prawem. But. Jednakowoż. There are no thoughts. Nie ma myśli w komputerze. But we can put a lot of things in it as information. Ale możemy na nim zachować wiele rzeczy, takich jak informacje. We can make robots. Możemy budować roboty. But a robot cannot think. Ale robot również nie może myśleć. Yes, not even the intelligence, the how we call it, the intelligence, the artificial intelligence cannot think. Również tak zwana sztuczna inteligencja nie może myśleć. It just gives us they want to tell us that there is intelligence in anything that is physical. Wiemy, że to nie jest inteligencja w tym fizycznym sensie. But there is no thinking in anything that is physical. Nie ma w tym, co jest fizyczne, nie ma w ogóle myśli. That's why we can exclude that chemical elements can feel. Więc możemy wykluczyć, że elementy chemiczne, czy te chemiczne substancje mogą czuć. How much can our finger feel? Jak dużo czuje nasz palec? Now, if you know a little bit how things functions, we will see that fingers cannot feel anything. Jeśli rozumiecie troszeczkę, jak te sprawy działają, to będziecie wiedzieć, że same palce nie czują. How much can a nerve feel? Jak dużo może czuć nerw? Nothing, because it's physical. In a nerve, you have only chemical and electrical reactions. Nic, dlatego że nerw jest jedynie fizyczny i są w nim jedynie fizyczne i chemiczne reakcje. There's nothing in a nerve that can feel. Nic nie ma w nerwie, co sprawia, że mógłby czuć. There is no thing in the chemical elements that can choose. Nie ma nic w związkach chemicznych, co pozwalałoby im wybierać. Imagine you put some chemical together and suddenly it jumps out and says, no, I don't want to be here. Wyobraź sobie, że składasz kilka związków chemicznych razem i one nagle decydują, że one nie chcą w tym miejscu być. Like you wanna cook some cake. Na przykład, jeśli chcesz upiec ciasto. And the butter is not coming together with the wheat. I masło nie chce się mieszać z mąką. They don't like each other. Ponieważ się nie lubią. Can they choose? Czy mogą wybierać? There is no choice. Nie mają wyboru. Nie ma wyboru w świecie chemii. And if there is no choice, they cannot make any decisions. A jeśli nie ma wyboru, wtedy nie ma mowy o podejmowaniu decyzji. And chemical elements can never destroy themselves. Substancje chemiczne nie mogą również się zniszczyć. But a human being and the animals can destroy themselves. Ale ludzie oraz zwierzęta mogą się zniszczyć. So that suggests that they cannot be just chemistry. Więc to sugeruje, że nie są po prostu chemiczne. Because you can put chemistry anywhere and it will never destroy itself.
ponieważ możesz związki chemiczne położyć gdziekolwiek i one nigdy nie zniszczą same siebie. It only reacts to external things. Ponieważ one jedynie reagują do zewnętrznych czynników. And a patient who, when he was in his teenage years, said when he's not going to be happy when he is 21 years, he will take his life. I pewien pacjent, który jako nastolatek powiedział, że nie będzie szczęśliwy i odbierze sobie życie jako 20-latek. So when he came to the age of 21, he just lost his girlfriend. Kiedy osiągnął wiek 21 lat i stracił dziewczynę. And then he decided, okay, I'm not happy, I kill myself. I wtedy stwierdził, że nie jestem szczęśliwy, zabiję się. And he jumped from a 20-meter high bridge. I zeskoczył z 20-metrowego mostu. So 20-meter high is like two houses, one over each other. 20 metrów to jest tak jak dwa domy, jeden na drugim. He jumped down on cement. I skoczył na beton. But he did not die. Ale nie umarł. He broke his limbs, his legs and many other things. Połamał sobie kończyny, ręce, nogi i wiele innych rzeczy. He was long time in coma. Przez długi czas był w śpiączce. But he survived. He came to my practice at the age of 47 years old. Ale przeżył i przyszedł do mojej praktyki, do mojego gabinetu jako 47-latek. Now to destroy itself, a physical element never can do. Więc zniszczyć się związek chemiczny nie może. It has no reason to jump from the bridge. Nie ma powodu, aby skakać z mostu. Because a physical element doesn't need love. Ponieważ związki chemiczne nie potrzebują miłości. So doesn't care. Więc ich to nie obchodzi. But a human needs love, so he needs more than chemistry. Ale człowiek potrzebuje miłości, więc potrzebuje czegoś więcej niż tylko chemia. Chemistry can have no consciousness. Chemia nie ma świadomości. Cannot have any cognitive abilities. Nie mają żadnych zdolności poznawczych. I mean, they cannot realize, oh, this is so and this is that. Nie może sobie zdać sprawy, że to jest tak, a to albo inaczej. They have no morals. Nie mają moralności. It is said that humans have morals. Mówi się, że ludzie mają moralność. Nowadays we might doubt this. Dzisiaj możemy w to wątpić. But it is said that they have morals. Ale mówi się, że ludzie mają moralność. Now the question is, where do these things that the human being has come from if they cannot come from chemistry? Więc pytanie brzmi, te atrybuty, które ma człowiek, skąd one pochodzą, jeżeli nie pochodzą z chemicznej strony? So humans can do these things, they can feel. Więc ludzie mogą robić te rzeczy, mogą czuć. They can destroy themselves. Mogą się zniszczyć. Jump from the bridge or whatever. Skoczyć z mostu albo coś podobnego. Humans can have cognitive abilities, they can fight each other. Ludzie mają zdolności poznawcze, mogą się kłócić. I mean, then this lady realizes that the boy here was not so doing well. Ta pani tutaj ewidentnie doszła do wniosku, że ten mężczyzna coś zrobił nie tak. She understand that he did something wrong, that's cognitive ability. Ona rozumie, że on coś zrobił nie tak. To jest zdolność poznawcza. If she would just be chemistry, she cannot do that. Jeżeli ona była po prostu chemiczna, nie mogłaby tego zrobić. And then people can choose. I również ludzie mogą wybierać. You choose your life partner. Wybierasz swojego partnera życiowego. Or what you want to do as a job. Albo to, co chcesz robić zawodowo. So all these things we as human can do is not, cannot be attributed to our brain or to the nervous system, because all that is chemistry. Więc wszystkie te rzeczy, które możemy zrobić, nie mogą być przypisane jedynie naszemu mózgowi, bo on jest jedynie chemiczny.
That's why I want to give a few evidences that we are more than matter. Więc chciałbym dać kilka dowodów na to, że jesteśmy czymś więcej niż jedynie materią. And my first evidence that we are more than just matter, just chemistry. I moim pierwszym dowodem na to, że jesteśmy czymś więcej niż tylko materią czy chemią. And the result of chemical reactions. I rezultatem reakcji chemicznych. Are the spiritual needs. Są duchowe potrzeby. So the animals, and this is our little cat when she was still a good cat. Więc nasze zwierzęta, i to jest nasz kot, kiedy był jeszcze grzecznym kotem. Has a need for liberty and freedom. Mają potrzebę wolności i niepodległości. Of course, the woman here, the mother and the child needs the same things, does they? Również ludzie, tak jak ta kobieta i dziecko tutaj, tego potrzebują, prawda? They need safety and security. Potrzebują bezpieczeństwa. They need curiosity and knowledge. Mają ciekawość i potrzebę wiedzy. Sometimes I observe things in nature. Czasami obserwuję rzeczy w naturze. And I observed in my family, since we have a cat, what do women and cats have in common? I patrzę na to, co, tak jak u nas w rodzinie, co kobiety i koty mają ze sobą wspólnego. And it's, they are the same curious. I to, co mają wspólnego, to ciekawość. Our cat controls everything in the house. Nasz kot kontroluje wszystko w domu. Very similar to my wife. She always has to have control over everything. Podobnie moja żona. Zawsze musi mieć wszystko pod kontrolą. They are so curious that sometimes they would give anything to just know the things. So tak ciekawe, że czasami oddałyby wszystko, aby zaspokoić swoją ciekawość. Well, the human being needs understanding and the animal. Ludzie i zwierzęta potrzebują mieć zrozumienie. Orientation and holding, I mean, to be safe. Orientację, tak jakby to attach someone. W środowisku, żeby czuć się bezpiecznie. Loyalty. Lojalność czy wierność. Confirmation or reward. Akceptacja i bycie nagrodzonym. Joy. Radość. Harmony. Harmonia. And now the humans also need righteousness and justice. A ludzie również oprócz tego potrzebują sprawiedliwości i praw, tak jakby praworządności. They need truth. Potrzebują prawdy. They need responsibility. Odpowiedzialności. Morality. Moralności. Wisdom. Mądrości. Recognition. Rozpoznania. Appreciation. Uznania. Happiness. Szczęście. Peace. Pokoju. And so on. I tak dalej. Now the question is, pytanie brzmi, how many brain cells ask for these needs? Jak dużo komórek mózgowych ma takiej potrzeby? Because you see, you cannot have a need that no one asks for. Tak jakby musimy zrozumieć, bo nie możemy mieć potrzeb, które nikomu nie są potrzebne. And I did not find any, how can I say, any of these spiritual needs in the brain. I jakby to powiedzieć, nigdy nie mogłem znaleźć tych duchowych potrzeb w mózgu. There is no cell in a brain, like there is no thing in a phone that gets angry when they don't get the truth. Tak jak nie ma komórki w mózgu, tak jak nie ma rzeczy w tym telefonie, która by się zdenerwowała, gdyby nie otrzymała prawdy. There's no cell that says, oh, because I'm not free, I'm not working anymore. Nie ma komórki, która by powiedziała, jeżeli nie jestem wolna, to nie jestem szczęśliwa.
all the physical element needs is physical things, electricity and a chemistry. Potrzeby rzeczy fizycznych to tylko chemia i fizyka. So all these needs, which are purely spiritual, must have someone that asks for them. Więc te potrzeby, które są czysto duchowe, są dlatego, że jest ktoś, kto jest tak jakby, kto nie prosi, jest ich adresatem. That needs them. Ktoś, kto ich potrzebuje. You see, when our cells needs water, they make thirst. Widzicie, tak jak nasze komórki, jeżeli potrzebują wody, to sprawiało, że jesteśmy spragnieni. When our cells need food, then they make us hunger. Jeżeli nasze komórki potrzebują pożywienia, sprawiało, że czujemy się głodni. So as the cells ask for their needs. Więc komórki tak jakby pytają o, znaczy chcą, żeby ich potrzeby były zaspokojone. There must be a spiritual entity in the human and the animal that asks for these needs. Tak samo musi być coś duchowego, które oczekuje spełnienia tych duchowych potrzeb. And since there are spiritual needs, there must be a spirit. Więc jeżeli in the są human duchowe, and the animal. Więc jeżeli są duchowe potrzeby, musi być coś duchowego w ludziach i zwierzętach. And my first argument is that chemistry does not need anything of this, what we have the list here. I moim pierwszym punktem jest to, że could you please repeat? So chemistry does not need anything of the lists we have in front of our eyes. I nic chemicznego nie potrzebuje żadnego z tych punktów, które właśnie wymieniliśmy. You see, a plant is a living being. Widzicie, roślina jest żyjącą istotą. And we know the plants have no spirit. I wiemy, że rośliny nie mają nic duchowego. Mają because ducha. They have no spiritual needs. Ponieważ nie mają duchowych potrzeb. They don't need anything of this. Nie potrzebują nic z tych rzeczy. Have you ever seen a plant that needs liberty? Czy widzieliście kiedyś roślinę, która potrzebuje wolności? The tree thinks, oh, I'm not happy here, I have to go somewhere else. Drzewo, które myśli, o, nie jestem tutaj szczęśliwy, muszę pójść w inne miejsce. Have you ever seen a plant to be curious? Czy widzieliście kiedyś roślinę, która jest ciekawska? There's no such thing. Nie ma takiej rzeczy. So, spiritual needs must be asked for by a spiritual entity. Więc duchowe potrzeby są są wymagane przez duchowe istoty. And so, the next thing that I want to prove that we must have a spirit is the question, why does this lady water the plant? I kolejną rzeczą, którą chciałbym udowodnić, dlaczego mamy ducha, to dlaczego ta kobieta podlewa te rośliny. There must be a reason why she gives water to the plant. Musi być powód, dla którego ona oferuje wodę roślinom. Now if we would be in a place in a hall that I could ask, you could give some answers. Więc gdybyśmy byli w miejscu, ja bym w tym miejscu zadałbym pytanie, aby otrzymać jakieś odpowiedzi. So we cannot do that. Nie możemy tego zrobić. So I have to tell you the answer. Więc ja muszę wam powiedzieć, jaka jest odpowiedź. The answer is because the plant cannot walk to the water. A odpowiedź jest taka, że te rośliny nie mogą pójść do wody. If the plant could walk to the water, we put the plant in the ground and then it would walk to the water to get its water. Gdyby rośliny mogły chodzić po wodę, to byśmy je mogli wsadzić w ziemię, a one by sobie chodziły po wodę. But in the whole plant work and the whole plant world, plants cannot supply themselves with their needs. Ale w świecie rośliny nie mogą zapewnić sobie swoich własnych potrzeb. So it cannot go to the water to pick up the water. Nie mogą pójść do wody, aby się napić. The water must come to the plant. Woda musi przyjść do roślin. That's why she waters the plant with water. Dlatego ta kobieta podlewa rośliny. And then the plant takes the water in. I te rośliny mogą wtedy pobrać tą wodę. As a reaction that there is water. Jako reakcję do tego, że nagle woda jest dostępna. So we as humans
Our body is like a plant. My jako ludzie, nasze ciało jest trochę jak roślina. And a plant cannot supply its needs. I tak jak roślina nie może zapewnić swoich własnych potrzeb. And the proof is the hunger, thirst, the fatigue, the cold, the sweating are physical symptoms of the body. I tak jak głód, pragnienie, zmęczenie, podstanie się to fizyczne symptomy ciała. Because he cannot supply his needs. Ponieważ ciało nie może zapewnić swoich potrzeb. The body addresses the spirit and says, please give me these things so that I can work properly. Ciało tak jakby odpytuje ducha o to, aby on zapewnił jego potrzeby. If the body could choose which food we should eat, gdyby ciało mogło wybrać, jakie jedzenie będzie jeść, we would never eat the wrong things. Nigdy nie jedlibyśmy niewłaściwych rzeczy. He would take only the good ones. Jedlibyśmy tylko te dobre. We would never be addicted to bad things, to drugs, to alcohol, to smoking. Nigdy nie uzależnialibyśmy się od złych rzeczy, narkotyków, alkoholu, palenia. If the body could choose, you give him, he would take only the good things that are good for him. Gdyby ciało mogło wybierać, wybierałoby jedynie dobre rzeczy, które są dla niego dobre. We would go to sleep when it's time to go to sleep. Chodzilibyśmy spać we właściwym czasie, kiedy jest dobrze iść spać. Yeah, he would just lay us down because now it's time to sleep. Kładlibyśmy się spać, ponieważ to by był właściwy czas. But that's not possible. Ale to nie jest możliwe. That's why he asked the spirit to satisfy this need. Więc dlatego ciało pyta, czy prosi ducha o to, aby zapewnił jego potrzeby. So as this lady gives water to the plant, i tak jak ta kobieta daje wodę roślinom, the human spirit must give water to his plant, to his body. Tak ludzki duch ma dać wodę swojemu ciału. Not only water, but food and oxygen and so on. Nie tylko wodę, ale również jedzenie czy tlen. So the simple fact that we have hunger, thirst and fatigue is a proof that we must have a spirit. Więc ten prosty fakt, to, że jesteśmy głodni, spragnieni czy zmęczeni, jest dowodem nawet na to, że mamy ducha. Because in the plant world there is no way to satisfy, there's no way to supply your needs. Ponieważ tak jak w świecie roślin nie ma sposobu, aby rośliny mogły same zaspokoić swoje potrzeby. There is a third element that proves that we have a spirit. Jest również trzecia rzecz, która mówi o nam, o tym, że mamy ducha. There is a conflict between the physical and the spiritual needs. Jest pewien konflikt pomiędzy duchowymi i fizycznymi potrzebami. On one hand, we need life with its physical needs. Z jednej strony potrzebujemy życia z jego fizycznymi potrzebami. On the other hand, we need purpose. So life must have a purpose, and those are fulfilled by the spiritual needs. A z drugiej strony musimy mieć poczucie celu i to jest zaspokojone przez te potrzeby duchowe. So we need life and we need purpose in life. Potrzebujemy życia, ale również potrzebujemy powodu dla życia. When they come into a conflict, więc kiedy te dwie rzeczy wchodzą w konflikt, what can you give up and what can you not give up? Z czego można zrezygnować, z czego nie? Can you give up life or can you give up purpose? Czy możesz zrezygnować z życia, czy możesz zrezygnować z życiowego celu, z celu życia? Now, all these questions we can prove by looking to our own life. Możemy odpowiedzieć na te pytania, patrząc na nasze własne życie. Why do we get angry or unsatisfied? Dlaczego jesteśmy nieusatysfakcjonowani lub źli? Because we miss life. Ponieważ brakuje nam życia. Or because we miss purpose. Czy też dlatego, że brakuje nam powodu, czy tak jakby
celu życia. So what is the conflict about? Jak jest tutaj konflikt? I explain a case that one of my patients told me. Chciałbym przytoczyć pewną historię, która była mi opowiedziana przez jednego z moich pacjentów. She had a relative, and it was a man of, he was about 22 or 24 years old. Miała członka rodziny i to był człowiek w wieku 23 do 24 lat. And he had a girlfriend, she was 22 years old. I miał dziewczynę w wieku 22 lat. And after a while, the girlfriend separated herself from him. I po jakimś czasie ta dziewczyna odeszła od niego. And he invited the girl once more to go with her for a drive. Ale on jeszcze raz zaprosił ją, aby poszła z nim się przejechać autem. Before the ride, he took the gun of his father. Przed tą przejażdżką on wziął pistolet swojego ojca. And he killed her, and after that he killed himself. A potem zabił ją, a później siebie. Why did he do that? Dlaczego to zrobił? Because he could not renounce life, or he could not renounce purpose. Ponieważ nie mógł zrezygnować z życia, czy też nie mógł zrezygnować z celu życia. You see, there is no one that kills himself because he misses life. Więc nie ma nikogo, kto zabijałby siebie dlatego, że brakuje mu życia. Because life is given to us. Dlatego, że życie już jest nam dane. It's always we fight for purpose. Zawsze walczymy o ten cel. We fight for righteousness. Walczymy o prawość. We fight for truth. Walczymy o prawdę. We fight for liberty. Walczymy o niepodległość. I'm coming from Romania. I was born there. Urodziłem się w Rumunii i stamtąd pochodzę. And when I was 19 years old, I fled to come into Germany. I kiedy miałem 19 lat, uciekłem stamtąd i przybyłem do Niemiec. What did I risk life? Co ja ryzykowałem w życiu? Because I didn't have life. Ponieważ nie miałem życia. I had life. Nie miałem. You also live in prison. Żyjesz w więzieniu. But what do you miss in prison? Ale czego brakuje ci w więzieniu? You miss purpose. Brakuje ci celu życia. You miss liberty. Brakuje ci niepodległości. So we must understand the human being can renounce on life. Więc musimy zrozumieć, że ludzie mogą odrzucić życie. Yesterday, because of the situation we have in the whole world. Wczoraj, w związku z tą całą sytuacją, którą mamy teraz na świecie. A man burnt himself in front of the mayor's house. Człowiek podpalił się przed budynkiem ratusza. And he died. I umarł. Why? Dlaczego? What drives humans into despair? Co tak naprawdę wpędza ludzi w taką rozpacz? Is it because they don't have life? Czy to dlatego, że nie mają życia? Will this guy remain alone in these days? Czy ten człowiek zostałby sam osamotniony w tych dniach? If humans lose purpose. Czy jeśli ludzie stracą cel? If humans lose their liberty and their righteousness. Jeżeli ludzie stracą niepodległość i prawość, they don't care of life. Nie obchodzi ich życie. They will give it. Oddadzą je. Because that they can never, ever give up. Ponieważ tego nigdy nie mogą oddać. So never purpose can be given up. I dlatego nigdy cel nie może zostać zrzucony. I to jest to, co widzę u moich pacjentów. They were not sick because they were searching to survive. I nie byli chorzy dlatego, że próbowali przeżyć. They were sick because it was about their spiritual needs, their purpose in their life. Byli
byli chorzy, dlatego że było to związane z ich duchowymi potrzebami, z ich życiowym celem, celem And życia. That was very astonishing for me. I to było dla mnie jakieś, robiło na mnie wielkie wrażenie. Because we all were taught in school and everywhere that life is everything. Ponieważ uczono nas w szkole, że życie jest wszystkim. And Maslow made a pyramid of the needs of man. I Maslow przygotował piramidę potrzeb człowieka. Which is totally wrong, but no one has said it. I która jest całkowicie niewłaściwa, ale nikt tego nie mówi na głos. He put on the top of the pyramid purpose. Bo na górze piramidy pokazał cel życia. And at the basic things life. A na jej podstawie życie. Reality is that the pyramid is full of purpose and a little bit of life. Prawda jest taka, że piramida jest pełna celu, a tak naprawdę jest niewiele życia. So disease proves that we must have a spirit. A choroba dowodzi tego, że mamy ducha. Because chemistry would never destroy itself. Cannot. Ponieważ chemia nie może siebie zniszczyć. Chemistry is okay. If I put the phone somewhere, it stays there. Has no problem. Chemia da sobie radę. Jeżeli położę mój telefon gdzieś, on sobie, nic się z nim nie stanie. Because it has no spirit in which it must have fulfilled a purpose. Ponieważ nie ma ducha, który musi wypełnić swoje powołanie. The fourth argument is that we have a leading force in man. Czwartą rzeczą jest to, że mamy w człowieku siłę wiodącą. Is it the brain, I mean the body, or the spirit that leads man? Czy to mózg, to znaczy ciało, czy też duch jest tym, co wiedzie człowieka? I never saw a spirit, so this is how I painted it. Nigdy nie widziałem ducha, więc tak go tutaj przedstawiłem. The spirit is invisible. Duch jest niewidoczny. But we can see its effect. Ale wiemy, że jest prawdziwy. But who is the stronger in the human being? Więc kto jest silniejszy w ludzkiej istocie? The brain or the spirit? Mózg czy duch? And if we have both brain and spirit, a jeśli mamy obydwa, mózg i duch, how do they communicate together? Jak one się ze sobą komunikują? We already saw that the body communicates with the spirit with feelings. Już wiemy, że ciało komunikuje się z duchem poprzez odczucia. And can those are the demands that he needs? I to są potrzeby, które komunikuje. Because he cannot satisfy them himself. Ponieważ nie może ich sam zaspokoić. So can the feelings, can hunger and thirst and pain force the spirit to do something? Więc czy te odczucia, głód, pragnienie mogą zmusić ducha do czegoś? Or is it just ringing a bell in order that the spirit should be aware that something he must do for his body? Czy to też jest taki dzwoneczek, który dzwoni i daje znać duchowi, że powinien zrobić coś dla swojego ciała? And I hope you all understand that the difference between a physical entity and a spiritual entity is that the spirit cannot be forced to obey. I mam nadzieję, że rozumiecie, że to, co sprawia, co daje tą różnicę, to, że duch jest czymś, czego nie można zmusić do posłuszeństwa. So you can destroy the body, you can quench the body, but you cannot force him, yeah? Możesz zabić ciało, możesz je ugasić, ale nie możesz go zmusić. But the spirit cannot be forced to obey. Ale duch nie może zostać zmuszony do tego, aby być posłusznym. The best example are our children. Najlepszym przykładem są nasze dzieci. We would like them to have them like robots. Chcielibyśmy, aby były trochę jak roboty. And if I look to the world situation right now, I also think that most people would like that the humans should be robots.
A kiedy patrzę na sytuację na świecie, to myślę, że większość ludzi chciałaby, żeby ludzie byli jak obok. So someone gives a command and pushes a button and everyone follows. Ktoś wydaje rozkaz, naciska przycisk i wszyscy posłusznie podążają za nim. You cannot do that with a child. Nie można with tego a human. Zrobić z dzieckiem. And you cannot do that even with animals. Nie można tego zrobić nawet ze zwierzętami. We had a dog and he was depressed some days in the morning. Mieliśmy psa i on był czasem przygnębiony. He didn't want to walk. Rano. Nie chciało mu się chodzić. I could not force him to walk. Nie mogłem go zmusić do tego, żeby chodził. That's right, he got aggressive. Próbowałem, ale wtedy zaczął być agresywny. It's like the children. To tak jak z dziećmi. See, when a child sits in my office, widzicie, kiedy dziecko siedzi w moim gabinecie, and the mother tells him, please open your mouth so that the doctor can look in. I mama mówi, otwórz buzię, żeby tata, żeby doktor mógł zobaczyć, co masz w środku. The child does not need to obey. Dziecko nie musi być posłuszne. It keeps his mouth shut. Ma swoją buzię zamkniętą. And can we force the child to open his mouth? Czy możemy zmusić dziecko do tego, aby otworzyło swoje usta? No. Nie możemy. You can do whatever you want. Może robić, co chce. If the child doesn't want to open the mouth, it will not open the mouth. Jeżeli dziecko nie chce otworzyć ust, to tego nie zrobi. Just recently, a while ago, I had a father who came to see me. Jakiś czas temu miałem ojca, który przyszedł się ze mną spotkać. And he told me that he went with his 14-year-old child to the dentist. I powiedział mi, że poszedł ze swoim 14-letnim dzieckiem do dentysty. And the child did not open the mouth. They had to leave the dentist without having done anything. I dziecko nie chciało otworzyć ust. Musieli wrócić do domu bez jakiejkolwiek rzeczy zrobionej. So this is very important to understand. The spiritual entity is not a reactive entity, but an active entity. Ale to jest bardzo istotne, żeby to zrozumieć, że duchowy, duchowe, to ciało duchowe, czy ten duch, to jest, nie, on nie jest reaktywny, ale jest aktywny. And it does only that what it wants. I robi tylko to, co chce. But if you have its wants in your hands, ale jeśli masz jego jego to, co on chce, kontrolujesz to, co on chce, you might buy the spirit's decisions. To możesz kupić decyzję ducha. Like the mother says to the child that doesn't open the mouth, tak jak matka, która mówi do dziecka, które nie chce otworzyć ust, you will get your favorite ice cream. Dostaniesz swoje ulubione lody. And then the child asks immediately. A dziecko pyta teraz. And of course, the mother must say, yes, immediately after we went out here, you get what I promised. I matka oczywiście musi powiedzieć, tak, jak tylko stąd wyjdziemy, natychmiast dostaniesz to, co obiecałem. And then the child opens its mouth. I wtedy dziecko otwiera usta. You could not force it. Nie możesz go zmusić. But you could buy it. Ale możesz go kupić. That's why humans do things they don't want. Because someone else has their needs in their hands. Dlatego ludzie robią rzeczy, których nie chcą robić, dlatego że ktoś ma ich ich potrzeby w garści. Even though the spirit is an entity that acts by itself. I nawet jeżeli duch jest jest jednostką, która potrafi robić coś z siebie. It's dependent on means that it must take from outside. Jest zależna od rzeczy, potrzeb, które musi pobierać z zewnątrz. So when the spirit can not be forced, when he communicates with the body, how does he do that? Więc jeżeli duch nie może być zmuszony, kiedy komunikuje się z ciałem, więc jak on to robi? He does that by thoughts. Robi to przez myśli. What are thoughts? Are they saying, please hand move, or are they commands?
Czym są myśli? Czy to jest tak, jak mówić do ręki, ręko, porusz się? Czy to są bardziej jak, czy to są rozkazy? Now it's clear, since the body can only react, the spirit must give commands to the body in order that the body does what the spirit commands. Więc jasne, jeżeli jasne jest to, że ciało jedynie reaguje, więc duch musi wydawać komendy, polecenia, aby ciało mogło je wykonać. So the leading force in man is the spirit. Więc decydującą siłą w człowieku jest duch. And I have the last evidence, that's the legal evidence that we have a spirit. I ostatnim dowodem to jest dowód prawny. And there is the question, what is the difference between a living person and a dead one? I jest pytanie, jaka jest różnica między żywym a martwym człowiekiem? What is missing in the brain? Czego brakuje w mózgu? It's electrical current that we don't find in a dead person. To prąd elektryczny, który nie znajdujemy w martwym człowieku. So, who makes the electrical impulse to the brain? Więc kto przekazuje impuls elektryczny do mózgu? And since the brain, by the law, cannot do it by itself. Więc jeżeli mózg zgodnie z prawem nie może tego zrobić sam. There is no engine that produces its own power. Nie ma tam żadnego generatora, który produkuje prąd. So it is the spirit. Więc jest to duch. So the spirit makes the electrical input through thoughts and decisions. Więc duch robi elektryczne impulsy przez myśli i decyzje. Like the wind moves the trees. Tak jak wiatr, który rusza drzewami. So the spirit moves the body. Tak duch rusza ciałem. Without the spirit, you have no electrical current, and then you're dead. Bez ducha nie mamy prądu i wtedy człowiek jest nieżywy. So the human spirit brings life to the human. Więc to duch sprawia, że w człowieku jest życie. When there is no spirit anymore, there is no life. Nie, jeżeli nie ma już w człowieku ducha, nie ma życia. And the human is that, dead. I człowiek jest martwy. So, summary of the evidences that there must be a spirit in the humans and the animals. Więc podsumowując dowody, które mówią o tym, że musi być duch w człowieku i zwierzętach. Without the spirit, there is no spiritual or mind activity. Bez ducha nie ma aktywności duchowej. You cannot be conscious. Nie możesz być świadomy. There are no spiritual needs. Nie ma potrzeb duchowych. Love is no need in the chemistry. Miłość nie jest potrzebna w chemii. You don't go to bed and say, oh, I have to give some hugs to this phone so that it might sleep well. Nie idziecie do łóżka myśląc, że musicie przytulić swój telefon, aby dobrze mu się spało. I need to give him some attention and give him some love. Że musicie dać mu swoją uwagę i okazać miłość. The phone wouldn't care. Telefonowi na tym nie zależy. But not so the human being or the animals. Ale inaczej jest to u człowieka i zwierząt. Our cat has a very great need of love. Nasz kot ma wielką potrzebę miłości. Last night I was sitting in one chair in our living room and my wife in the other one. Wczoraj wieczorem siedziałem w pokoju dziennym na fotelu, a moja żona w drugim pokoju. And our cat just went to my wife to get some hugs or from some petting from her. I kot poszedł do mojej żony, aby ta go pogłaskała i przytuliła. And then it came to me. A potem przyszedł do mnie. I have to do the same things. I musiałem zrobić to samo. And then the cat goes to my wife, and so it went up and down, she needs love. A potem poszedł do mojej żony, a później znowu do mnie i tak w kółko. Więc kot potrzebuje miłości. Potrzebuje przytulania.
dotyku. If there is no spirit, you don't need those things. Jeżeli nie ma ducha, nie potrzebujesz tych rzeczy. If there is no spirit, no one can feel, see, smell, taste or hear. Jeżeli nie ma ducha, nikt nie może czuć, widzieć, mieć doznań węchowych, smakowych czy słuchowych. Our eyes can see nothing. Nasze oczy nic nie mogą zobaczyć. They just give the electricity and the impulse to the cortex, and at the cortex the spirit makes out of it a picture. Jedynie co robią, to przekazują impuls elektryczny do mózgu, do kory mózgowej, i tam dopiero duch tak jakby buduje obraz z tego, co dostaje. Without the spirit we would have no thoughts or thinking. Bez ducha nie mielibyśmy myśli, a nie moglibyśmy myśleć. We would have no judgment, we could not evaluate things. Nie moglibyśmy formułować sądu. There would be no responsibility. Nie byłoby odpowiedzialności. How much responsibility has a phone? Jak dużo odpowiedzialności ma ten telefon? None of it. There would be no moral or ethics. Nie byłoby moralności ani etyki. There would be no spirituality. Why would Nie byłoby duchowości. Dlaczego ludzie mieliby chodzić do kościoła? Or to any theater or yeah, why would they go there? Albo do teatru. Dlaczego mieliby tam iść? Do they go to feed their body? I chodzą tam, aby żywić swoje ciało? Or their spirit? Czy też ducha? And we would not move ourselves. Nie moglibyśmy się nawet poruszyć. Yes, like the tree cannot move itself, our body cannot also move itself. That proves when a person is dead. Tak jak drzewo nie może się ruszyć z miejsca, tak my też nie moglibyśmy. To dowodzi tego, bylibyśmy martwi. Where does the spirit come from? Więc skąd pochodzi duch? He must be there. On musi już tam być. I give an example of what is the soul. To dam przykład, czym jest dusza. So the piano is the body. To pianino jest jak ciało. The player is the spirit. Ten, kto na nim gra, to duch. Putting them together, jeśli połączymy ich razem, results the music. Dostaniemy muzykę. The same thing is it with when you put the body and the spirit together, it gives the soul. Również, jeżeli połączymy ducha i ciało, otrzymamy duszę. You can have no music that comes out of the piano without a piano player. Nie możemy mieć muzyki, która wydobywa się z pianina bez tego, kto na nim gra. The piano cannot play any music. Pianino nie może grać żadnej muzyki. Only the piano player can use the piano to make the music. Jedynie pianista może używać pianina, aby tworzyć muzykę. So in order to have a soul, to have a result, you need two elements. Więc jeżeli chcemy mieć ten rezultat, potrzebujemy dwóch składników. The body and the spirit together make the soul. Ciało i duch razem tworzą duszę. So that we call anthropology. To nazywamy antropologią. Theories about the human nature. Teoria o naturze człowieka. So is the human being a combination of body plus chemistry, body that is chemistry plus spirit plus soul? Więc czy człowiek jest kombinacją człowieka jako chemii, ducha i duszy? Or body and soul includes the spirit but does not define it? Czy też ciało i dusza zawierają ducha, ale go nie opisują? So are there three different entities that add to each other in the human being? Więc czy tam są te trzy rzeczy, które połączone definiują człowieka? Well, this was the and is the Platonic and Aristotelian view of the human being. To był pogląd Platona i Aristotelesa na to, kim jest człowiek. You see, Plato said that the human is a god that caught himself in an animal body. That's why he is a human.
Widzicie, Platon myślał, że człowiek to jest Bóg, który został więziony w ciele człowieka. So when then the body, czyli zwierzęcia, dlatego stał się człowiekiem. And when then the body dies, then the soul gets free again to go to be God. Więc kiedy ciało umiera, to dusza jest uwolniona, aby móc wrócić do tego boskiego stanu. So that is the most Christians and religious view that we have three separate entities. I to jest pogląd, który jest najbardziej popularny dzisiaj w chrześcijaństwie, że mamy trzy oddzielne byty. And then we have the view of the Stoics and Epicurean. Więc mamy też pogląd Stoików i Epikurejczyków. They said the human being is just atoms, is just chemistry. Oni mówili, że człowiek jest jedynie połączeniem atomów czy też chemii. And the spiritual abilities just appear by the burning reactions in the cells. I te duchowe, czy te duchowe atrybuty, one pojawiają się jedynie jako rezultat spalania wewnątrzkomórkowego. They said that love is like you put some wood in the fire, and as the wood makes the fire, so that's giving love. That's love. Love is the result, like of a burning of the elements in the cell. Oni mówili, że na przykład miłość to jest tak, jakby dołożyć drewna do ognia, i ten ogień, który się pojawia, to jest tak jak miłość. Czyli miłość to jest jak ten ogień, który this view, jest rezultat. Science of today has. To jest pogląd, który dzisiaj ma nauka. You see, evolution theory says that we come and are only 100% chemistry. Widzicie, teoria ewolucji mówi, że my pochodzimy i jesteśmy jedynie w 100% chemiczni. So if you're just chemistry, then you must be a perpetuum mobile. Więc jeżeli jesteśmy chemiczni, to musimy być takim perpetuum mobile. Then the brain must have abilities that the liver doesn't have. Więc mózg musi mieć zdolności, których nie ma wątroba. The brain is chemistry like the liver. Więc mózg jest chemiczny, tak jak wątroba. But the liver cannot think, but the brain can think. Ale wątroba nie może myśleć, a mózg tak. That's what science believes. To jest to, co wierzy dzisiaj nauka. But everything that we see in nature, in the human and the animal, contradicts this view. Ale to, co obserwujemy w przyrodzie wokół nas, zaprzecza temu poglądowi. If humans are just chemistry, then life is everything. Więc jeżeli ludzie są tylko i wyłącznie chemią, więc życie wtedy jest wszystkim. But purpose is a pure spiritual thing. A cel przecież jest całkowicie duchową rzeczą. Where does it come from? Więc skąd pochodzi? Can it come from the cells? Czy może pochodzić z komórek? So these were the battles between the Stoic, Epicurean and the Platonic and Aristotelian views. Więc na tym polega spór między Stoikami, Epikurejczykami a Platończykami. But according to the law, both are wrong. Ale zgodnie z prawem, wszyscy się mylą. Oni oboje się mylą. Because according to the law, we have a body plus spirit. Ponieważ zgodnie z prawem mamy ciało i ducha, equals the soul, które równają się duszy. That's the biblical view. To jest pogląd biblijny na istotę człowieka. And that's the true view. I to właściwy pogląd. Because we see that everywhere in nature. Ponieważ to obserwujemy wszędzie w naturze. You take two elements and you get a new one. Więc bierzecie dwie różne rzeczy i otrzymujecie trzecią. You put oxygen and hydrogen together and you have water. Bierzecie tlen i wodór i łączycie i powstaje woda. Yes, when you separate them, you have no water anymore. Kiedy je rozdzielicie, nie macie już więcej wody. You take a piano and a piano player and you have music. Bierzecie pianino i pianistę i otrzymujecie muzykę. If you separate them,
You still have the body and the spirit, but you have no music. Kiedy je oddzielicie, wciąż macie ciało i ducha, ale nie macie muzyki. So when we read the biblical story of creation, więc kiedy patrzymy na biblijną historię stworzenia, God took a piece of earth. Bóg wziął proch ziemi. He formed a human being. Uformował człowieka. And he blew into his nostrils the breath of life. I dmuchnął w jego nozdrza oddech życia. So when these two elements came together, kiedy te dwie rzeczy się spotkały, they transformed out of the earth, it became a body. I tak jakby transformowały się i z ziemi powstało ciało. And out of the breath of life, it became a spirit. A z oddechu życia powstał duch. And together they make the soul that is connected to God. A razem tworzą duszę, która jest połączona z Bogiem. Looking that on the brain level. Patrząc na to z poziomu mózgu. So here we have the brain, the cortex, and the body beneath. Tutaj mamy ciało, czyli korę mózgową, korę mózgową, a pod spodem ciało. And here we have the spirit. Tu mamy ducha. And the spirit, the thoughts and decision makes the electricity to the brain. A duch poprzez myśli i decyzje przekazuje je do mózgu. So without electrical current, the brain cannot function. A bez prądu mózg nie może funkcjonować. And that comes only through the impulse of the spirit. I to jedynie jest możliwe przez impuls, który daje duch. And both together make the soul. A razem tworzą duszę. So in this connection between the cortex and the spirit, everything we do in our life here happens. I na tym połączeniu pomiędzy korą mózgową a duchem jest wszystko, co robimy. Because here we have the co-working of the spirit with the cortex. Ponieważ w tym miejscu mamy współpracę pomiędzy duchem a korą mózgową. Everything happens just here. Wszystko dzieje się w tym miejscu. Every impulse from the body comes into the cortex and then is sent to the spirit. Każdy impuls, który przychodzi z ciała, dochodzi do kory mózgowej i jest przekazywany duchowi. Every decision of the spirit goes into the body as electrical current and gives commands. Wszystkie decyzje pochodzą od ducha i są przekazywane do ciała jako impulsy elektryczne. And so it works in a circuit. Więc wszystko działa w cyklu, w obiegu. It starts from the spirit, as we will see, and comes back to the spirit. Więc wszystko wychodzi od ducha i wraca do ducha. And of course the spirit needs to be dependent through trusts in God. I duch jest zależny od wiary w Boga. Now this is the human structure, this is the human nature. I to jest struktura człowieka, to jest jego natura. Two elements that give a third one. Dwa elementy, które w połączeniu dają trzeci. But as in the water, the oxygen remains oxygen and the hydrogen remains hydrogen, even though they give water. Ale tak jak w wodzie, pomimo tego, że razem tworzą wodę, wodór pozostaje wodorem, a tlen tlenem. So the spirit and the thoughts are that what are making the electrical current. Duch i myśli, które on produkuje, one tworzą prąd elektryczny. So we need two elements to give a third one. Więc potrzebujemy dwóch elementów, aby otrzymać trzeci. So the identity of the spirit and the body get not lost in the soul. I tożsamość, a tak aby tożsamość ducha i ciała nie była utracona. Like the oxygen and the hydrogen remains the same in the water. Takie,
tak jak tlen i wodór pozostają sobą w wodzie. They only can work together. Mogą jedynie pracować razem. One without the other can do nothing. Jedno bez drugiego nie może funkcjonować. But they are separate entities that have their own identity, and no one can, I mean, they cannot be not found there as being two different identities. I mean, two different entities. I one są tak jakby oddzielnymi istotami, oddzielnymi jednostkami. So that's the human structure, an overview of the human structure. I to jest właśnie struktura człowieka, tak jakby pogląd na strukturę człowieka. And now at the end, just my first case where I saw how the thoughts affect the body and make disease. I chciałem pokazać pierwszy przypadek, jak to zauważyłem, że myśli wpływają na ciało. And tomorrow night we then go deeper into study of the subconscious. A jutro pójdziemy głębiej i zagłębimy się w to, w jaki sposób działa podświadomość. So this is the body and the cortex from the brain. Więc to jest ciało i kora mózgowa. Mhm. And then we have the spirit above the cortex. I mamy też ducha jakby ponad korą mózgową. And together they make the living soul. I razem tworzą żyjącą duszę. So this first case is a lady of 30 years old. I ten pierwszy przypadek to 30-letnia kobieta. And she had very strong headaches for 2 weeks. Miała bardzo silne bóle głowy przez 2 tygodnie. No medication did work. Żadne leki nie pomagały. Her physician gave her medication, but nothing could help relieve her headache. Lekarz dał jej środki przeciwbólowe, aby uśmierzyć jej ból. And so he sent the patient to my practice, so I should see if maybe is a sinusitis there that makes the headache. Więc wysłał ją do mnie, abym mógł sprawdzić, czy to nie jest jakiś problem laryngologiczny, który powoduje ból głowy. And of course I checked her and I saw that there was nothing in her nose. There was no infectious, it was inflammation, it was all sunshine. Zbadałem ją i oczywiście zauważyłem, że nie ma nic, co mogłoby sprawić, że miała bóle głowy, nie było żadnego stanu zapalnego. But she made a very strong feeling. She was really in pain. Ale ona była w olbrzymim bólu. And so I sent her to make a CT scan of the brain. Więc wysłałem ją na tomografię. To rule out that she might have a tumor. Żeby upewnić się, że nie ma guza w mózgu. And so she went to the CT scan and came back the same day. Więc poszła na tomografię i wróciła tego samego dnia. And all the pictures were good. I wszystkie zdjęcia wskazywały, że wszystko było dobrze. No sinusitis, no bleeding, no tumor. All the pictures were perfect. Żadnego problemu laryngologicznego, żadnego krwawienia, żadnego guzu. Wszystko było doskonałe. Now what do I do with her? Więc co miałem z nią zrobić? Should I send her home and say, well, everything is okay. Your headache is just an imagination? Więc czy miałem wysłać ją do domu, mówiąc, twój ból głowy jest jedynie wytworem twojej wyobraźni? No, I cannot say that because headache cannot be an imagination. Nie mogę tego zrobić, ponieważ ten ból głowy nie był wytworem jej wyobraźni. Because headache is a physical chemical reaction that comes from the limbic system and goes to the cortex. Ponieważ and since she has it on both sides, she had full headache. Ponieważ ból głowy jest impulsem, który pochodzi z układu limbicznego i przechodzi do kory mózgowej, a ona miała go tutaj również po obydwu stronach. So whatever we feel is physical. Ponieważ wszystko, co odczuwamy, jest fizyczne. And if you could make a functional MRI,
we could see that she would have in her cortex this chemical reaction. I gdybyśmy mogli zrobić elektrokardiogram, znaczy ten scan MRI, to byśmy widzieli aktywność. So I cannot say to her, oh, your headaches is an imagination. Więc nie mogę jej powiedzieć, że twój ból głowy jest jedynie wyobraźnią. But now I need to find out what makes the headache. No ale teraz muszę odkryć, co powoduje ten ból głowy. By the law we know that the body, the physical elements can only react. Zgodnie z prawem wiemy, że ciało, czyli ten element fizyczny, może jedynie reagować. To that what encounters them. Do tego, co napotyka. And yes, we can hit the body with some hammer. I oczywiście możemy tak jakby uderzyć ciało młotkiem. We can fall out of the bed and hit our head. Możemy wypaść z łóżka i uderzyć się w głowę. And then we would have pain. I bolałoby nas. But she had none of that. Ale ona nie miała nic takiego. She has no physical thing that could bring the body to this reaction. Nie miała żadnej fizycznej, nie było żadnego fizycznego czynnika, który mógłby powodować taką reakcję. So I asked her what happened 2 weeks ago. Więc zapytałem jej, co stało się 2 tygodnie temu. Before she had the headache. Zanim miała ten ból głowy, zanim zaczął się ból głowy. And before she had a headache 2 weeks ago, she said she just came to know that her boyfriend was unfaithful and betrayed her. I powiedziała mi, że zanim zaczęły się bóle głowy, dowiedziała się, że jej chłopak ją zdradza. So we can understand the woman is under stress. Więc wiemy, że ta kobieta była pod była w stresie. She just moved from North Germany to South Germany in order to live with his boyfriend, and now after 1 year, she finds out he already betrays her. Więc ona przeprowadziła się z północnych Niemiec do południowych, aby być ze swoim chłopakiem, i nagle po roku dowiedziała się, że Daniel zdradza. So we understand that in her spirit she is devastated, is it? I wiemy, że ona w duchu jest zdruzgotana. And that makes the change in the body so that the body gives a feedback and says this does hurt. I to powoduje zmiany w ciele, które z kolei powoduje odpowiedź organizmu, która z kolei mówi, że pojawia się ból. To powoduje powstanie bólu. So I was curious, how did she think before she knew the news, and how did she change the way she was thinking after she heard the news? Więc zaciekawiło mnie, czy chciałem się dowiedzieć to, jak ona myślała, w jaki ona sposób myślała, zanim dotarły do niej te wieści, a i jak zmienił się sposób jej myślenia po tym, jak te wieści do niej dotarły. So we already know that women have loving thoughts towards their husband or boyfriends, tak więc as long wiemy, they didn't do anything wrong. Tak więc wiemy, że kobiety mają myśli pełne miłości skierowane do swoich chłopaków czy mężów, tak długo, jak oni nic złego nie uczynią. So when you have loving thoughts or free thoughts, więc kiedy macie, mamy myśli pełne miłości, takie wolne you myśli, make good decisions, podejmujemy dobre decyzje, that made a good electrical current, takie, które powodują powstanie dobrego, that goes into the limbic system, który idzie do układu limbicznego, and gives a feedback in chemical with a very nice emotion. A ten odpowiada chemiczną reakcją, która wraca i daje nam bardzo dobre emocje. Loving thoughts never can make headaches. Myśli przepełnione miłością nie mogą powodować bólu. Because they are just fitted, they make the best electricity so that the chemical, the chemistry, the body can work perfectly. Ponieważ one powodują najlepszy rodzaj energii, która powoduje, że ciało działa bardzo dobrze.
But now comes the information about a friend. Ale nagle pojawia się informacja o jej chłopaku. And she must evaluate that information. I ona musi ją ewaluować. And this information now makes her to change the way she thinks. I ta informacja sprawia, że ona zmienia sposób, w jaki myśli. That is, the information does not fit her need for loyalty or for faithfulness. Ta informacja, ona nie wpasowuje się w jej potrzebę poczucia lojalności. It goes against wierności. Her spiritual need. I jest przeciwna jej duchowym potrzebom. So she reacts with disappointment, with hurt, with revengeful thoughts. Więc ona reaguje myślami zemsty, czy też rozczarowania, zranienia. And those thoughts make bad decisions. A te myśli powodują powstanie złych decyzji. Unphysical electrical current. An unphysiological electrical current. Takiego niewłaściwego prądu elektrycznego. And so she gets the headache. Więc zostaje ból głowy. Now the question is, does she think these thoughts because she wants to, or she's forced to think it? I teraz powstaje pytanie, czy ona ma te myśli dlatego, że chce je mieć, czy też jest w nich zmuszona? And I think no one ever gets angry because he wants to get angry. I wydaje mi się, że nikt nigdy nie jest zły dlatego, że chce być zły. Her thoughts are taking herself as a prisoner. Jej myśli wzięły ją jako zakładnika. And this prisonership, the spiritual prisonership, leads to the dysfunction of the body. I to duchowe więzienie prowadzi do tego, że ciało przestaje funkcjonować w odpowiedni sposób. So this is always the pattern that I saw after I saw it the first time in any case. I ten ten wzór, kiedy zobaczyłem go po raz pierwszy, zacząłem go widzieć w każdym przypadku. So the spirit lives from information that comes from outside. Więc duch żyje z informacjami, które pochodzą z zewnątrz. The information must fit its needs. Te informacje muszą się zgadzać z jego potrzebami. So then he has loving thoughts and is free. I wtedy ma myśli pełne miłości i jest wolny. When the information doesn't fit his needs, kiedy informacje nie spełniają jego potrzeb, he reacts this way, on reaguje w ten sposób, and destroys his body. I niszczy swoje ciało. And if the spirit cannot understand the symptom of the body, then he cannot change. I kiedy duch nie potrafi zrozumieć symptomów, które są w ciele, nie może wtedy też zmienić się. So every human being becomes its own destroyer. Każdy człowiek staje się swoim własnym niszczycielem. Because she evaluates the information the wrong way. Ponieważ ewaluują informacje, które do niej docierają w zły sposób. If it would be evaluated the right way, gdyby te informacje były procesowane w odpowiedni sposób, they would not happen this. To by się nie zadziało. So I could see that every human being has an error in his spirit. Więc widzę, że praktycznie każdy człowiek ma błąd w swoim duchu. Which when things outside happen not according to our needs. Więc kiedy rzeczy, które dzieją się na zewnątrz, nie zgadzają się z naszymi potrzebami, we react with self-destruction. Reagujemy z samozniszczeniem. You see, the man that burnt himself yesterday. Człowiek, który. Sorry. In front of the mayor's office. Widzicie, człowiek, który wczoraj się podpalił przed budynkiem ratusza. Destroyed himself. Zniszczył się. Because he needed something from the government. Ponieważ potrzebował czegoś od rządu. But he could do that only because he could not evaluate the things correctly. Ale zrobił to tylko dlatego, że nie potrafił procesować tych informacji
w odpowiedni sposób. There is not much wisdom that we should destroy ourselves when things outside of us do not work good. Nie ma w tym wiele mądrości, abyśmy niszczyli się, sami się niszczyli wtedy, kiedy informacje, które nas docierają, są dla nas nieprzyjemne. So I came to understand that in the human mind we have an error that makes us to destroy ourselves. Więc doszedłem do tego, że jako ludzie mamy błąd w nas, który powoduje, że niszczymy się sami. And this error, I wanted to know where it comes from. I chciałem wiedzieć. I chciałem poznać, czym jest ten błąd i skąd on pochodzi. Because every pattern is identical. Ponieważ każdy wzór jest identyczny. And if time already passed, I mean, we had already too long. I jeżeli czas mija i od razu już robimy, czy już jest za długo? We'll stop here and pick up tomorrow night to go further to see what is the error and where it comes from and why we must destroy ourselves when things don't go according to our needs. Możemy się tutaj zatrzymać i kontynuować jutro, aby dowiedzieć się, co powoduje, że myśli powodują to, że się sami unicestwiamy. So thank you for listening and looking forward for tomorrow night to give a little bit more understanding of how we become sick. Dziękuję za uwagę i zapraszam jutro, kiedy będziemy mówić więcej o tym, co sprawia, że chorujemy. So thank you very much for listening and looking forward to see you tomorrow night. Nie mogę się doczekać jutrzejszego wieczoru. Thank you very much, Dr. Miller. Dzięki, Łukasz, za twoje tłumaczenie. Myślę, że to zaskakujący wykład jak na lekarza. Spodziewalibyśmy się raczej zestawu tabletek albo jakiejś kuracji, a tu nic z tego. Wchodzimy zdecydowanie głębiej i zapewniam państwa, że to wszystko to tak naprawdę przygotowanie do tego jutrzejszego wykładu, które będzie, zapewniam, jeszcze bardziej ciekawy. I dotkniemy bardzo ciekawych zagadnień. Nie zrażajcie się tym, że może pewne rzeczy nie od razu zrozumiecie, ale można do nich spokojnie powrócić, przesłuchując sobie jeszcze raz ten wykład. I na pewno jak się chwyci to, w czym jest rzecz, to będzie to naprawdę bardzo ciekawe. Żałujemy, że nie możemy być w bezpośrednim kontakcie, ponieważ pan doktor zawsze wchodzi w bezpośredni kontakt z publicznością i cały czas zadaje pytania, ale mamy nadzieję, że kiedyś spotkamy się na żywo i to nadrobimy. Dziękujemy państwu za waszą obecność na naszej transmisji. Zapraszamy na jutrzejszy, ostatni wykład z serii o godzinie 18:00. Podświadomość i jej wpływ na zdrowie psychofizyczne. Do zobaczenia.